Proszę Państwa, jest po 9:00, tak jak się umawialiśmy w piątek. Na dzień dzisiejszy takie spotkanie mamy również zaplanowane. Chciałem Państwu przekazać kilka informacji w weekendzie. Niestety sporo się też wydarzyło, rzeczy nie do końca tych, które chcielibyśmy obserwować, więc może od tego rozpocznę. W weekend, dokładnie w porannych godzinach, w sobotę, dostaliśmy informację, że jeden z pracowników naszego starostwa pracujący przy ulicy Gryfitów ma wynik dodatni, w związku z czym ten wydział przestaje w tym momencie funkcjonować w okresie najbliższych 10 dni. Wszystkie osoby, które miały kontakt, całe szczęście, bo to tylko kontakt ograniczony właściwie tylko i wyłącznie do tego wydziału wraz z rodzinami, są na kwarantannie. No, a za pracownika trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. W sobotę też oczywiście dokonaliśmy głębokiej dezynfekcji całego budynku przy ulicy Gryfitów. Dzisiaj tam normalnie funkcjonują osoby, aczkolwiek o planach dotyczących pracy naszego tutaj Starostwa Powiatowego jeszcze za chwilę Państwu powiem. I druga nieprzyjemna dla nas informacja. Również w tym momencie musieliśmy podjąć decyzję o pracy zdalnej poradni psychologicznej. W normalnych warunkach, jak Państwo wiedzą, poradnie psychologiczne są wyłączone z tak zwanej strefy żółtej, z konieczności czy też możliwości pracy hybrydowej czy też zdalnej. Natomiast w przypadku, kiedy u jednego z pracowników również stwierdzono wynik dodatni, podjęliśmy decyzję o tym, aby przejść całkowicie na system pracy zdalnej. Ten obiekt również w tym momencie w okresie weekendu został całkowicie dezynfekowany. Dzisiaj mogą nam ewentualnie poszczególne osoby przebywać tylko po to, żeby pobrać materiały, jakieś dokumenty i tą pracę zdalną rozpocząć. Więc to są te dwa przypadki naszych tutaj jednostek. Jeżeli chodzi o system kształcenia, to z tego systemu w ustawie covidowej jest wyłączone szkolnictwo specjalne, czyli ośrodek Okruszek funkcjonuje normalnie, tak jak powinien funkcjonować, no chyba że, proszę Państwa, dojdzie do takiego zdarzenia, jak w przypadku na przykład poradni, no to wtedy będziemy musieli podejmować stosowne w tym zakresie działania. Natomiast szkoły przeszły na system hybrydowy. Tutaj daliśmy w tym momencie całkowitą swobodę dyrektorom jednostek, aby tę decyzję podjęli na podstawie zarządzania, które zostało w tym momencie w okresie weekendu przygotowane. I sytuacja jest taka, że dyrektorzy w głównej mierze uwzględnili charakter i profil własnej szkoły. Troszeczkę inaczej to wygląda w szkołach, gdzie jest szkolnictwo zawodowe, troszeczkę inaczej w szkołach ogólnokształcących. Generalnie system polega na tym, że nauczyciel przychodzi do szkoły. Klasa czy też szkoła jest podzielona według klas na te grupy, które przychodzą zdalnie i które przychodzą w sposób normalny. W zależności od sytuacji klasa wchodzi do pomieszczenia. Nauczyciel wykonuje wszystkie tutaj zadania merytoryczne. Są to zajęcia normalne, a jeżeli następna godzina zgodnie z wcześniej przyjętym planem wypada jako godzina zdalna, no to nauczyciel przebywając w klasie prowadzi te zajęcia z tą grupą zdalną. Jeżeli chodzi o szkolnictwo, tutaj te ogólnokształcące, tam gdzie się to kończy maturą, to główny nacisk, a przypomnę tego, że zarządzenia zostały wprowadzone na okres jednego tygodnia, bo będziemy tą sytuację obserwowali, jak to się będzie dalej rozwijała. Przewidują główny nacisk na szkolnictwo te normalne dla uczniów klas ostatnich, czyli uczniów klas maturalnych i tych uczniów, w przypadku których jest to, kończy się egzamin zawodowy, natomiast uczniowie klas pierwszych, drugich, w tym momencie i trzecich w głównej mierze będą uczyli się zdalnie. Funkcjonuje normalnie szkolnictwo zawodowe, mam tu na myśli praktyki, aczkolwiek no w przypadku, kiedy jakaś sytuacja panuje w zakładzie pracy, no to w tym momencie ten zakład pracy być może jest włączony, no i uczeń też jest automatycznie włączony i w normalny sposób funkcjonują laboratoria i warsztaty szkolne w zespole szkół na ulicy Morskiej. Jedna tylko szkoła podjęła decyzję o dłuższym obowiązywaniu rozporządzenia, jest to zespół szkół Henryka Sienkiewicza. Tutaj system jest przemienny. W jeden tydzień będą przychodzili jedna grupa uczniów, podziały na klasy drugie i trzecie, a w innym tygodniu klasy pierwsze i czwarte. I to będzie funkcjonowało do końca, jak dobrze pamiętam, października. To są te wszystkie informacje w takim jakby telegraficznym skrócie. Jeżeli chcieli Państwo coś doszczegółowić, to proszę bardzo, jestem do dyspozycji. Panie starosto, ja mam takie pytanie.
jesteśmy po kilku rozmowach z hotelarzami, którzy mówią, że jeśli wejdziemy Kołobrzeg do strefy czerwonej, to będą zmuszeni już zamknąć swoje hotele ze względu na to, że kwarantanna będzie dla gości przyjeżdżających, a jak wiemy, jesienią przybywa u nas więcej turystów niemieckich niż polskich i mówią, że będzie to też łączyło się ze zwalnianiem pracowników, ponieważ urlopy wyczerpane i tak dalej. Czy ewentualnie docierają do Was jakieś takie informacje, czy Powiatowy Urząd Pracy będzie gotowy na przyjęcie większej ilości ludzi? Znaczy myślę, że Powiatowy Urząd Pracy zdał egzamin w momencie, kiedy był, że tak powiem, pierwsza fala zwolnień, gdzie jednocześnie musieliśmy dokonywać rejestracji nowo zwolnionych osób, ale również i prowadzić wypłaty w ramach tej tarczy antycovidowej w tym zakresie, które były przewidziane do obsługi przez Powiatowe Urzędy Pracy, czyli te kwoty 5000 zł, czy też dotyczące spadków obrotów. O drugiej tarczy finansowej na razie póki co nic nie słychać, więc tutaj z pewnością, jeżeli będzie ta tarcza, to być może będzie traktowana ona wybiórczo. Ja zawsze mówiłem o tym, że taka gospodarka, jaką mamy miejsce w Kołobrzegu, gospodarka jedna i inna powinna wymagać specjalnego tutaj opieki ze strony rządu, dlatego że właściwie my innych perspektyw dotyczących zatrudnienia ludzi specjalnie nie mamy. Więc jeżeli chodzi o kwestię przyjęcia tych osób, nadanie im statusu osób bezrobotnych, tutaj w tym momencie sobie z pewnością poradzimy, jeżeli będą dodatkowe środki z rządu dotyczące jakiejkolwiek tarczy, no to my jesteśmy w tym momencie już po takim dużym boju, takim szczycie bojowym, kiedy te środki byśmy wydawali w okresie maja, czerwca i lipca. Panie starostwie, mam pytanie odnośnie, jaki to wydział na Gryfitow był? Pani Marlena tu coś napisała, ale nie zdążyłam napisać. Jest to Wydział Ochrony Środowiska. Dziękuję. Tam pracuje 5 osób, jedna z tych osób miała wynik dodatni, wszystkie osoby. Wynik, tak jak powiedziałem, zostało to pobrane, próbka do badania w piątek, w nocy z piątku na sobotę mieliśmy już informację o wyniku dodatnim, no to weekend też nam troszeczkę pomógł. Jest też decyzja o tym, że wszystkie te osoby tutaj zostały zgłoszone do wywiadu epidemiologicznego i wszystkie te osoby łącznie z ich rodzinami przebywają w chwili obecnej na kwarantannie. Czy wniosek z tego, że te osoby powinny być w dzisiejszym raporcie ujęte sanepidowskim, prawda? Które jeszcze nie przyszły. Panie redaktorze, ja nie wiem, jaki tam w trybie sanet wydaje te raporty, no ale z pewnością tak, no one w systemie już normalnie funkcjonują, tak? Dziękuję bardzo. Panie starosto, jeśli chodzi o poradnię psychologiczno-pedagogiczną, to czy też tam któryś z pracowników zachorował? Tak. Jak to wygląda? Tak, jest wynik dodatni u jednego z pracowników. Tutaj akurat to wyszło z systemu, o ile na przykład w przypadku Wydziału Ochrony Środowiska wcześniej dostaliśmy informację z Koszalina, gdzie był ten wynik, ta próba badana, to i tutaj żeśmy od razu jakby informowali sanepid wcześniej, natomiast w przypadku tutaj poradni ta informacja wyszła z sanepidu, z tego systemu, który funkcjonuje. Zresztą tutaj prawdopodobnie, bo rozmawiałem też sporo czasu tutaj w okresie weekendu z panią dyrektor, będziemy starali się wzmocnić sanepid pracownikiem, być może z PUP-u. Mówimy o PUP-u, a tutaj o robotach publicznych w zakresie wprowadzania danych do systemu, dlatego że jak Państwo wiedzą, to tamte osoby są już naprawdę pod dużym obciążeniem i są szczególnie przemęczone. Właściwie pracują 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, więc takiej pomocy dla stacji sanitarnej będziemy chcieli udzielić. Panie starosto, jeszcze jedno pytanie a propos właśnie tej poradni. Czy jest możliwość, aby ta osoba miała kontakt z dziećmi? Pytam dlatego, że wiem, jakie będą pytania i jakie będą komentarze, także... Nie jest to osoba, która bezpośrednio ma kontakt, nie jest terapeutą. Dziękuję bardzo. To jeszcze mam pytanie odnośnie poradni, czyli co, wszystkie tomatisy i te pozostałe badania są w tej chwili odwołane, tak? Te badania, które nie można przeprowadzić, czy też tych zajęć, które nie można przeprowadzić w trybie zdalnym, oczywiście są w tym momencie odwołane, nie ma takiej możliwości, aby je prowadzić. Inne zajęcia, które tutaj tryb zdalny pozwala, będą prowadzone.
My też tutaj jeszcze to, o tym chciałem Państwu powiedzieć, rozważamy w chwili obecnej możliwość pracy pewnej hybrydowej w zakresie naszego starostwa. Mam tu na myśli, że część pracowników zabiera swoje obowiązki, że tak powiem, do domu i tam wykonuje. W niektórych wydziałach jest to możliwe, natomiast muszę bardzo mocno tutaj wspólnie z zarządem zastanowić się nad formułą pracy na przykład Wydziału Komunikacji, który jest bardzo często odwiedzany przez mieszkańców naszego powiatu, a w tym przypadku nie ma możliwości, aby ta praca była zdalna, dlatego że jest to kwestia dostępu do CEPiK-u, do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. No, a nie mamy możliwości, to też nawet prawnie jest to niemożliwe, aby dostęp do tego systemu prowadzony z innego komputera niż tego, który znajduje się na terenie starostwa. To są specjalne tam klucze dotyczące zabezpieczenia. Są to dane wrażliwe. No, Państwo wiedzą, że z domu tych rzeczy prowadzić nie będziemy mogli i to jest jakby ta najtrudniejsza decyzja, którą musimy się podjąć o sposobie pracy Wydziału Komunikacji. Pozostałe wydziały, Wydział Budownictwa, to można pewne projekty, czy też Wydział Geodezji, pewne dokumenty zabrać z sobą i pracować nad nimi w domu. Natomiast tak jak powiedziałem, Wydział Komunikacji musi mieć bezpośredni dostęp do stanowiska komputerowego, które znajduje się tylko i wyłącznie w starostwie powiatowym. Panie starosto, ja jeszcze doprecyzuję tutaj poradnię psychologiczno-pedagogiczną, bo problemem jest w tej chwili nie dość, że przez wiosenny lockdown, to jeszcze teraz w tym momencie jak wyglądać będzie sytuacja, kiedy trzeba będzie wystawiać opinie. One są niezbędne do uzyskania przecież orzeczeń z powiatowego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności. Panie rektor, no, w podobny sposób opinie wystawiane są w chwili obecnej, że tak powiem troszeczkę w trybie zaocznym w zespole do spraw orzekania niepełnosprawności, gdzie pacjent przynosi czy też dostarcza wszelaką dokumentację i na podstawie tej lekarz orzeczeń dokonuje oceny i podejmuje działania. I myślę, że w ten sam sposób będziemy mogli zorganizować pracę w zakresie wydawania wszelakich tutaj zaświadczeń dla naszych podopiecznych funkcjonujących przy poradni. Tą pracę w mojej opinii będzie można wykonać zdalnie, jeżeli będzie konieczność kontaktu, no to tutaj poprzez tego typu łącze, jak teraz te, z którego korzystamy, będziemy mogli z tego skorzystać. Czyli rozumiem, że jeżeli dziecku komuś się kończy orzeczenie w tym momencie na przykład. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, w której ktoś pozostanie w jakimś okresie bez orzeczenia, tak? Tutaj na to szczególnie zwrócimy uwagę, żeby ten okres był ciągły, tak? Żeby nie doszło do sytuacji, że ktoś jakieś uprawnienia czy też jakieś możliwości utraci. Bo panie starosto, no bo w tej chwili to dobrze, to mówimy o dzieciach, które powiedzmy przedłużają sobie orzeczenia, ale nowe, to jest początek roku szkolnego. Być może dopiero wychodzą w tej chwili. Najczęściej jest tak, że wychodzą w tej chwili jakieś właśnie niedociągnięcia u dzieci, które po raz pierwszy przychodzą do przedszkoli integracyjnych i nie tylko. I w tym momencie jak będzie wyglądała ta sytuacja, kiedy pierwszy raz musi wymagać kontaktu jednak z poradnią pedagogiczną, to jest podstawa. Jak to tutaj będzie rozwiązane? Panie doktor, okres kwarantanny to 10 dni. Ona jest liczona od piątku, więc w najgorszym wypadku, jeżeli nawet sytuacja będzie tego typu, że będzie niezbędny ten kontakt bezpośredni, no to zakładamy, że 26 pierwsi pracownicy pojawią się w poradni i najwyżej no, z tym tygodniowym opóźnieniem to te dokumenty wydadzą. Natomiast tam, gdzie będzie można zrobić to zdalnie, to z pewnością takie działania podejmiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Także tu mam informację jeszcze taką na bieżąco, że ta osoba niewielką liczbę zajęć prowadziła, tak? Tutaj mówimy o tym pracowniku z poradni. Przed chwilą taką informację otrzymałem. Oczywiście w ramach wywiadu prowadzonego przez stację sanitarną będziemy do tych osób również docierać. Jeżeli nie ma innych pytań, to serdecznie dziękuję. Jeżeli coś się w międzyczasie wydarza, jak Państwo widzą, sytuacja jest dynamiczna, no to myślę, że o tej godzinie 9 zawsze będziemy się mogli z Państwem tutaj na początku dnia spotkać. Dziękuję bardzo, do widzenia.